Za mi Omena. Dzień dobry. Dzień dobry, Meno. Dzień dobry. Prosto z Gany. No, prawie. No, z nową fryzurą, prosto z Gany. No a co, słuchajcie, no fryzura to już, nie wiem, tak jakoś mi się spodobała, że... Ale no, niezwykła, rzeczywiście. No, ale to coraz młodziej wygląda, nie? Ale tak. No, w takiej fryzurze to trochę tak się tych lat odejmuje. Zabieramy, wracamy Omena do Gany na chwilę, dobrze? Zabieramy Państwa do Gany. Proszę zobaczyć, jak Omena buduje. W ośrodku Don Bosco, dokładnie w ośrodku CBC, w którym mieszkają dzieci ulicy. Teraz zobaczymy sobie, jak ich pokoje się zmieniły w ostatnich miesiącach. Tutaj obok mamy teren, gdzie ma powstać szkoła, na którą oczywiście zbieramy, a teraz idziemy zobaczyć pokoje dzieci. Joshua, come. Let's go. Dzieci żyjące z nami w ośrodku pochodzą z różnych środowisk. Niektóre z nich były porywane i sprzedawane do niewoli. Tutaj wszystko jest inne. Wszystko jest inne i to, co najbardziej mnie ruszyło, to dzieciaki, to ich historia. Jest tu młody 14-letni chłopiec, którego matka zmarła z powodu HIV. Jak robiłem wywiad z dzieciakami, to przy pytaniu, co to jest szczęście, dzieci odpowiadały, że wtedy, kiedy albo nie muszą iść do pracy, albo tatusia nie ma w domu. Tak, zacząłem sobie zdawać z tego sprawę, no to jest dosyć ciężkie jak na 8-latka, który od momentu, w którym dopiero zaczął chodzić, już idzie do pracy, już jest wykorzystywany, powiedzmy sobie to wprost, seksualnie przez dorosłych. A mimo wszystko, mimo tego, tych ciężkich historii, dzieci potrafiły się otworzyć. Projekt jest potrzebny przede wszystkim po to, żeby nauczyć dzieci pisać, czytać, komunikować się w sposób, który pozwoli im na to, żeby w tym krótkim czasie, przynajmniej jednego roku, móc wejść w normalny system edukacyjny. Bardzo nam zależy, żeby jak najszybciej ruszyć z budową naszej szkoły. Chcielibyśmy to zrobić już z początkiem przyszłego roku. No właśnie, ale żeby to zrobić, musimy mieć jeszcze trochę pieniędzy. Ile już macie? Mamy 30% kwot. Potrzebny jest milion, żeby taką porządną szkołę zbudować, więc różne akcje, które organizuję, między innymi chociażby te koszulki można je kupować. Który to Joshua? Joshua tutaj nie ma akurat, nie. Ale jest na przykład Gertruda, moja ulubienica. Jak zabrałam dzieci w niedzielę właśnie na plażę, co ciekawe, słuchajcie, one niektóre były pierwszy raz na plaży. Pierwszy raz. A ta plaża daleko? No nie, no niedaleko, ale trzeba było, chciała mnie zabrać na taką wyjątkową plażę, więc trzeba było zapłacić za wejście. Kupiłam też im pizzę, więc niektóre też jadły pierwszy raz w ogóle pizzę. Do plecaków kupiliśmy chipsy i banany i pamiętam, Gertruda coraz pytała: Omena, ale kiedy my będziemy jeść te banany? Cała była nerwowa. No i już po tej plaży, po zabawie, w ogóle deszcz padał. Pada deszczowa jest teraz, ale słuchajcie, było tak cudownie, że nic nie było w stanie zepsuć tak naprawdę tego dnia, nawet wtedy deszczowa pogoda, ale przy 25 stopniach pada deszcz, to nawet jest przyjemnie wykąpać się w oceanie. Więc jak wracaliśmy, dzieci były tak szczęśliwe i tak zmęczone, że po prostu wszystkie padły w samochodzie. A najbardziej mnie tak zabolało, jak przyleciałam i właśnie Joshua mówi do mnie: Omena, miałaś być August. A ja mówię: ale jestem wcześniej. A on mówi: ale rok temu. Słuchajcie, aż po prostu miałam łzy w oczach. No i teraz jest silne postanowienie, że mimo dużej ilości obowiązków, jednak one bardzo czekają, tak? I bardzo wierzą w to, że zbierzemy te pieniądze i ta szkoła właśnie powstanie w tym miejscu, gdzie teraz widać, to są zdjęcia z drona. Więc poprosiłam dzieci, żebyśmy stanęli w kółku, żeby pokazać miejsce, gdzie mamy właśnie teren już na budowę szkoły. I co jest bardzo ważne, bo o tym tak naprawdę też nie wszyscy wiemy,
chodzi o to, że te dzieci czasami zaczynają edukację w wieku 12, 13, 14 albo 17 lat, tak jak na przykład Jacob. I one idą do pierwszej klasy tak późno. Więc teraz sobie wyobraźcie, jak ktoś idzie do pierwszej klasy tak późno, z jakim już stresem się też spotyka. Więc ta szkoła, którą ja bardzo chcę dla nich zbudować, to będzie szkoła, gdzie one będą chodziły, właśnie mając różny wiek, więc tej traumy takiej jeszcze dodatkowej w związku z pójściem do szkoły z nierówieśnikami nie będą przeżywały, więc to jest bardzo ważne. To miejsce też ma być takim miejscem, gdzie dzieci będą mogły tańczyć, bawić się, bo to jest taka forma też rehabilitacji psychicznej dla nich. No, wiele przypadków dzieci to takie na przykład, które mają rodziców, tak jak na przykład Gertrudy czy też Wellingtona, mama jest alkoholiczką. I one mają świadomość tego, że mają tą mamę, ale ona ich nie chce, albo też się nimi nie opiekuje. Więc dlatego one takie przylepione do mnie były i zadowolone, że ktoś całą uwagę skupia na nich, że przywiózł im prezenty, że zna ich z imienia, że zna ich charakter. Więc a to też było... czekają na tę szkołę? Tak, one bardzo czekają, bo w ogóle co jest najważniejsze, te dzieci, oczywiście to, że pójdą w ogóle do szkoły, mogą chodzić do szkoły, to już jest dla nich nagroda. One się cieszą, że mogą się uczyć. Na razie mamy serwis omena.pl, gdzie moi darczyńcy, czy też Państwo, jak macie ochotę, można wpłacać pieniądze na konkretne dzieci, czyli na tak zwane scholarshipy i one, zanim ta szkoła powstanie, zanim zbierzemy tą większą kwotę, chodzą już do innych szkół. Ale tak jak wspomniałam, no to, że one chodzą do szkół, na razie dzięki Państwu wpłatom, no to to jest okej, okay, super, tylko że czasami jest tak, na przykład Jacob, 17 lat, słuchajcie, pracował w kopalni złota jako niewolnik. I teraz kilka miesięcy temu go właśnie przywiozła ta komórka policyjna, która nam pomaga te dzieci ściągać do ośrodka. I on dopiero chodzi do pierwszej klasy, wyobrażacie sobie 17-latka. I pamiętam, właśnie przywiozłam dla niego buty, korki, bo chciał w piłkę grać, ale były za małe, więc pojechaliśmy do centrum handlowego kupić dla Jacoba specjalnie inne buty. A dzieciaki jeździły schodami ruchomymi. I to była dla nich taka frajda. Poszliśmy na lody. Wszystkie jak jeden. Lody mnie częstowały. To było cudowne, że one się jeszcze dzieliły tym, po prostu cokolwiek nie dostały. I rozwiązać ten problem, żeby te dzieci nie musiały, nie były zmuszane do pracy w tak młodym wieku, bo to też jest problem. To jest też szkoła, jakby, to też jest taka kwestia trochę edukacyjna rodziców oczywiście, tak, że przecież dlatego mi tak zależy na tej edukacji tam, bo jeśli ja wykształcę takich młodych ludzi, to oni później będą kształcić swoje dzieci, tak, to też będzie zupełnie inaczej, czyli te dobre wzorce, których możemy nauczyć, to co Europa może dać Afryce, to jest właśnie edukacja i know-how, więc stawiam na to, a nie na rozdawanie tak naprawdę, tylko raczej na to, żeby ich zmotywować do pracy, żeby oni sami mogli wziąć sprawy w swoje ręce i sami mogli po prostu o sobie decydować. A więc... z rodzicami też się spotykacie? No właśnie teraz zastanawiamy się nad takim kolejnym projektem, żeby aktywować projekt właśnie edukacji rodziców. Także to nie musi być tak, że jeśli masz piątkę dzieci i nie stać cię, że któryś z nich ma iść do pracy. No, więc to jest największe tak naprawdę, że to jest takie niewolnictwo XXI wieku. Teraz opowiadam rozumiem, właśnie... że to traktują naturalnie, tak? Że po prostu, że dziecko musi iść do pracy i koniec. Tak, no, to tak czasami jest. Tak, ale my mówimy, że kończysz 6-7 lat, to musisz iść do szkoły, tak? A tutaj jest tak, że no okej, musisz iść do pracy. Jak już się przydasz, to do roboty, tak? Więc tym bardziej te dzieci, jak one dostają od nas coś takiego wyjątkowego, coś, co się łączy z dzieciństwem, zwykłe, proste rzeczy, kredki, kartka, zabawkę, buty, t-shirt, te koszulki się tak cieszyły, że na nich są, że specjalnie dla nich zostały zaprojektowane, że ktoś o nich myśli wyjątkowo, no to myślę, że dla nich był największy prezent, a mnie najbardziej zaskoczyło to, że one tak bardzo ważą każde słowo, każdą rzecz, to, że ja przyjeżdżam, że są od nas wolontariusze. No więc na pewno dlatego bardzo, bardzo nam zależy na tej szkole. Oczywiście proszę, jeśli Państwo macie ochotę, wpłaty na moją fundację, wszystko na stronach internetowych, numer konta, albo można też wspierać konkretne dzieci właśnie w serwisie omena.pl, albo kupujcie modne koszulki, też się wszystko przyda. No ja liczę, że w przyszłym roku zaczniemy budowę, no i zabiorę Was może ze sobą, żeby pierwszy... Czyli tak, już jest taki pomysł, żeby... Tak jest, znaczy się tak, ja chcę po prostu też trochę Afrykańczyków zmotywować do tego, że zaczniemy, wylejemy już te fundamenty, to będzie niestety trochę droższe, wtedy jak podzielimy
dzielimy to na etapy, ale oni będą widzieli, że już muszą, że muszą się w to bardziej zaangażować, tak? No bo też specyfika w ogóle pracy w Afryce, ich podejście czasami no, wymaga też naszego zrozumienia tego. No tam jest trochę wszystko takie spowolnione, to, że coś ma się wydarzyć za miesiąc, wcale tak nie musi być. Rozumiem. Więc też edukacja ich, że to jest ważne. A będą nauczyciele? Już są nauczyciele, już mamy ziemię od Miss Ganny, mamy projekt, który w ogóle notabene stworzył jeden z podopiecznych Salezjan, który wcześniej był też dzieckiem ulicy, został wykształcony przez nich, trafił na studia i dziś jest architektem, więc stworzył nam ten projekt. To jest porządna szkoła, jak na warunki afrykańskie. W zasadzie często buduje się takie baraki, ale ja jako półafrykanka nie chciałabym czegoś takiego, chciałabym coś specjalnego, no tak, bo to coś, czasem co jest będzie tak, że na długo. Wybudujmy cokolwiek, żeby zacząć, tak? A tutaj ja rozumiem, że one już chodzą do szkoły, a teraz chodzi o to, żeby to był taki budynek, taki... Tak, porządny. A to też będzie budynek, który się będzie różnił od wszystkiego innego, co jest w okolicy? Nie, on będzie się wpisywał w tą architekturę, która jest obok. Natomiast, co będzie ciekawe, tam będą klasy mobilne, które będą zamykane albo otwierane. I jeśli będą na przykład dzieci mogły uczestniczyć w jakichś wydarzeniach, występach czy też w tańcach, bo to też jest forma rehabilitacji dla nich, to wtedy ta jedna część będzie jakby taką większą halą, więc to jest tak też pomyślane, żeby można było zarabiać teoretycznie z tego budynku. No, tak chciałabym też ich nauczyć, że ta przedsiębiorczość jest w tym przypadku, w przypadku Afryki, bardzo bogatego kontynentu, jeśli chodzi o złoża, bardzo istotna. No. Ciężko ci było wyjeżdżać? Oj, strasznie. Tak? Tak, no, dzieci są przeurocze, słuchajcie, a ich radość z tych małych rzeczy. Mi aż się czasami płakać, co jak sobie pomyślę, jak trudno jest tak naprawdę... Tak, też porządkuje, prawda, życie. Nie, tak, jak tak trudno jest zaspokoić nasze dzieci czasami, tak? Ja, a tam przywieziesz kredki. Ja przywiozłam właśnie takie polskie jakieś żelki. Oni jedli te żelki, połowę mi dawali. Ja mówię, słuchajcie, nie, ja dziękuję, jestem najedzona. Więc to jest urocze, że oni się właśnie wszystkim dzielą. No. Omena.pl, tak? Tak, Omena. I tam już będziemy przekierowani. Tak, albo Omena Foundation, to tam już numer konta konkretnie budowy szkoły. Zapraszam. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki Omeno. Dzięki i polecamy Państwa uwadze tę stronę.